rozliczamy się z mikroinwestycji wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, który jest realizowany w 2018 roku. W tym roku zrealizowaliśmy jedno z zadań polegających na wykonaniu nowej nawierzchni parkingu przy ulicy Leśnej. Ten parking miał wcześniej nawierzchnię z płyt ażurowych. Ta nawierzchnia była mocno zdegradowana. Mieszkańcy się na to uskarżali i złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego, aby wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Ta inwestycja została zrealizowana za kwotę 51 tysięcy złotych przez lokalną firmę Lidren pana Łukasza Sarzyńskiego. Chciałbym podziękować radnym Rady Miejskiej panu Marcinowi Sowuli i pani Jadwidze Piątek za zaangażowanie i wsparcie tej inwestycji i mieszkańcom za zgłoszenie tego projektu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Panu Henrykowi przekażę. Oczywiście, przekażemy. Szanowni Państwo, w imieniu radnych Rady Miejskiej, jak i swoim, jak i wnioskodawców, chcielibyśmy podziękować panu prezydentowi, wykonawcy, który wykonał tą inwestycję, za to, że mieszkańcy mogą w godnych warunkach parkować swoje samochody. Ten parking, jak już prezydent wspomniał, był bardzo potrzebny, gdyż ta nawierzchnia była fatalna. Wyłomy, dziury, także a wiadomo, to jest spore osiedle. Ludzie naprawdę nie mają gdzie swoich aut parkować, także była ona potrzebna. No i naprawdę, myślę, że oby tak dalej, te inwestycje, które będą mieszkańcom potrzebne, będziemy wspierać jako radni, również prezydenta, więc dziękuję bardzo.